Robimy te proziaki. Przepis jest bardzo prosty. Pół kilograma mąki pszennej, jaką macie. Ja mam akurat orkiszową, preferuję orkiszową, ona taka troszeczkę żółciejsza jest. Jedno jajko, pół łyżeczki cukru, pół łyżeczki soli i płaską łyżeczkę sody. Do tego 250 ml kefiru, czyli szklankę, około szklankę. No i możemy wspomagać się mąką, jeżeli będą się za bardzo kleić. Także w zależności to jest uzależnione od wielkości jajka oraz jakiej konsystencji był kefir. Czy był bardziej lejący, czy był bardziej taki gęstawy. Także zaraz dolejemy kefiru. Najlepiej, żeby to wszystko było w takiej samej temperaturze, to wtedy szybciej się ciasto zagniata. Powinno być dobrze. Dobra. I słuchajcie. Zagniatamy to. Przepis jest banalnie prosty. Jeżeli mi wyszedł, to również i Wam wyjdzie, bo nie wiem, czy wiecie, ale ja na bakier jestem z pieczeniem. Pierogi, takie ciasta, to tak wyrabianie, to ja tak nie bardzo mi to idzie. Ciasto gotowe i odstawiamy na pół godziny pod przykryciem, żeby to sobie tak trochę odpoczęło i się tak jak trzeba zrobiło. I później będziemy działać. Ciasto swoje odleżało. Wyjmujemy. Słuchajcie, wałkujemy. Troszeczkę mąką opruszamy, no bo wiadomo, żeby się nie przyczepiło. Mam taką silikonową stolnicę. Ojej. Czy silikonowa, czy nie, to trzeba, wiecie. Popruszyć trochę tą mąką. Jedziemy. Rozwałkowujemy tak na centymetr. Wiecie, u mnie to jest wszystko tak jakoś nieidealnie. Ja nie robię idealnie, ja nigdy z przepisem za bardzo też nie robię. Centymetr. Odkrawamy. Mam taką szklanę. Wcześniej tam widzieliście, to robiłam z mniejszych, ale teraz robię z większych. Tutaj robimy trochę.
Będziemy to odkładać na bok. Oczywiście to wszystko nie musi być idealne. Ważne, żeby było dobre, zdrowe. I słuchajcie, wykrawamy to. Następnie czekamy, aż z 15 minut też to przykryjemy, żeby to ciutkę tak ogarnęło się, podniosło. No. Bo to jeszcze ciutkę urośnie. Jak najbardziej ekonomicznie się da, bo później jeszcze wyrabiamy jeszcze raz to. Pipin i Kaja jeszcze mi tu łażą. O. Nie mam innej szklanki, ale tutaj te ranty powinny być takie, wiecie, ostrzejsze, nie? Wtedy łatwiej wychodzi. No i resztę zagniatamy. Trochę dużo mi tego wyszło, ale trudno. I mamy. To jest moja niezawodna patelnia. Wypalona przeze mnie. I na suchą patelnię rzucamy nasze placuszki. Tak, one tak troszeczkę podrosły. Nie za duży ogień. Coś takiego. No i czekamy, aż tutaj zacznie się coś dziać. I przekręcamy. Przekręciłam. Wiecie, im zrobicie grubsze, w sensie, że jak rozwałkujecie, zależy jak rozwałkujecie. Jak na 1,5 cm, to wyrosną takie, jak na mniej, no to trochę mniej pójdą w górę. No tutaj nie ma ani drożdży, ani nic. Jest tylko soda. I kefir, trochę cukru i to tak trochę pracuje, także o jeszcze pierwsza tura. Druga i jeszcze ze trzy, bo zrobiłam z dwóch porcji. Bułeczki, nie? Polecam. No i to taki cały ambaras jest z tym wszystkim. Także prosto, łatwo. I tyle. Tyle narobiłam. O! Jeszcze tu, bo to ja zrobiłam dwie porcje. I mnóstwo tego, żeby już niech się nasycą. A za miesiąc dopiero zrobię następne. A u mnie powróciła zima. Jest śnieg, ale jest mokry taki. Jest na plusie. No zaraz to się wszystko porozpuszcza. Trochę przyszłam do mojej dziewczynki. Lusi mojej. Sam dam jej obierki. Muszę się spieszyć, bo dzisiaj do mnie goście przychodzą. I po prostu muszę ogarnąć różne tematy. Cześć dziewczynka, jeszcze masz marcheweczkę? Dobra, przyniosłam ci następną. Jabłuszko później dostaniesz. Ona na noc dostaje jabłuszko. Masz. Na noc dostaje jabłuszko. I mniej wody pije. Jak dostanie jabłuszko, bo wiecie, to zamarza.
Ja i tak przychodzę i daję, ale ona woli w jabłuszku wodę, tak? Po prostu się przestawię. Dobra. Idziemy. Co powiesz? Wiecie co, on ma taki... On w ogóle ma inny wyraz twarzy. Tak, on ma... Dziubek taki ma. Pokaż ten swój ryjek. No chodź. No nie bój się, lalunia. Ma taki czubiasty. Czubek ma taki. O, ma taki. Widzicie? A wszystkie moje koty mają tak na prosto zakończone dzióbki. A on ma taki czubiasty. Niuniuś. Burczysz? Słuchajcie, kości znikają. Miękki się robi. Tak? Psy już go tak mniej więcej akceptują, bo one swoje koty to, wiecie, zakaz mają, nie? No i one go to wszystko respektują. Gorzej, jak jakiś nowy się pojawi, to albo... No co, kochanie, wieczorkiem dostaniesz. Au, au, boli! Co ja mówiłam? No już go akceptują, już. Już wiedzą, że mają go nie ruszać, tak? Królisiu. Jezu, ten ryjek to ma taki dziwny. Nie jestem przyzwyczajona do takich czubiastych ryjków. Tak, ty masz czubiasty ryjek. Z profilu taki czubiasty. No. No, także mam 6 kotów. Liczba szczęśliwa jest 7, tak? No ale dla mnie musi być 6, bo nie wiem, czy utrzymam 7. Teraz jest ciężko. No, dobra, lecimy. Jesteśmy w łazience. Robię sobie antyperspirant, ponieważ chyba wyrzuciłam opakowanie, ale do tej pory używałam takie bez aluminium. I po prostu nie mogę teraz dostać, nie wiem, w Rossmanie nie ma i w Lidlu też udało mi się raz kupić, ale teraz nie ma, czyli muszę sobie zrobić, prawda? Olej kokosowy jest w ciepłej kąpieli, to jest akurat extra virgin kokosowy, czyli trochę pachnie kokosem, bo ten nie extra virgin to będzie pachniał, niczym nie będzie pachniał, sodę. Mam sodę, mam olejek, olejek z drzewa herbacianego, no i ten słoiczek, później sobie przeleję do tego słoiczka, to nie? No i co ja dodaję? No to jest też banalnie proste. Dodajemy... sody. No, z tyle nie będzie. Jeszcze troszkę. Już. No teraz lepiej. To wszystko mieszamy. Dodajemy 10 kropelek olejku. O. Olejek jest antybakteryjny, ściągający troszeczkę. Możemy już wyjąć z tej kąpieli, żeby ten olej nie był taki za gorący, za ciepły. Bo wtedy olejek nam się utleni. Słuchajcie, to jest takie brudne, bo ja tutaj jeszcze nie do tego odmyć. Ja tutaj swój co? Węgiel po prostu młoteczkowałam. No to jest taki moździerz, wiecie. I to też jest takie ciemne. To już się nie da odmyć, niestety, bo to jest taka powierzchnia chropowata. No i co? Soda, właściwości odkażające.
lekko tonizuje. Olejek bakteriobójczy działa, no i dezodorujące, takie jest przyjemne uczucie, zapach. Soda, boże, olejek, olej kokosowy ma właściwości pielęgnujące, czyli w zasadzie o tyle mamy składników, z trzech składników. Teraz czekamy, aż to trochę przestygnie, bo soda potrafi opaść na dno. Troszeczkę przestygnie i wtedy jeszcze raz przemieszamy, przekładamy do pojemnika. No. I cieszymy się z naturalnego dezodorantu bez sztucznych, bez parabenów na przykład, substancji, które są szkodliwe, rakotwórcze, aluminium, które zatykają, nie ostrzymy znowu, aluminium zatyka pory nasze. I co się dzieje, jak zatyka pory? No niedobrze się dzieje, jak zatyka nam pory skórne. Także troszeczkę odczekamy, to się tak zrobi. Ostygnie troszeczkę i wtedy będziemy mogli jeszcze raz to przemieszać. I w miarę upływu czasu to będzie miało konsystencję stałą, tak jak olej kokosowy. I wydłubujemy sobie paluszkiem od pachy. Super sprawa. Także polecam.